pierwszym odcinku razem z Natalią po raz kolejny będziemy za dużo jedli. Jeśli śledzicie mój kanał, to wiecie pewnie, że kilka dni temu pojawił się film, w którym razem z Natalią testowaliśmy dla was nowe smaki lodów ekipy. Uważne osoby, które czytają opisy pod filmami, zauważyły może, że w opisie pod tamtym filmem było napisane coś takiego. Jak widzicie, jest to informacja, że za każde 1000 lajków pod tamtym filmem, no będziemy musieli z Natalią zjeść jednego loda ekipy więcej. Z racji tego, że pod tamtym filmem jest już 42 tysiące lajków, to w dzisiejszym odcinku dotrzymujemy słowa i pierwsza osoba, która zje 42 no, nowe lody ekipy, po prostu wygrywa. Ale żeby było trochę ciekawiej i no żeby Natalia miała ze mną większe szanse, to w dzisiejszym odcinku standardowo pomagać lub przeszkadzać będzie nam to koło fortuny. Dodatkowo, żeby było jeszcze ciekawiej, na zjedzenie tych 42 lodów będziemy mieli maksymalnie 24 godziny. No i jeśli w tym czasie ani ja, ani Natalia się nie wyrobimy, no to oboje przegrywamy. Zanim jednak do tego przejdziemy i zanim pokażemy wam, ile mamy przygotowanych lodów, bo no ledwo zmieściły się do zamrażalnika, to chciałem wam podziękować, bo w końcu, słuchajcie, ruszyły suby i jest spora szansa, że do majówki uda nam się dobić 1 600 000. Więc jeśli jesteście nowi i nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, to koniecznie kliknijcie w ten czerwony przycisk na dole i zróbcie tak, żeby był szary, bo wtedy po pierwsze nie przegapicie żadnego nowego filmu, a po drugie, no właśnie, pomożecie mi dobić 1 600 000 subów do majówki. Poza subem strzelcie koniecznie też lajka i spróbujmy dobić tutaj, powiedzmy, 42 tysiące lajków, no z racji tego, że właśnie tyle lodów każdy z nas będzie musiał dzisiaj zjeść. No ale dobra, jak widzicie, cała szuflada w zamrażalniku lodów ekipy przygotowana. Jest ich tyle, że aż nie chcę się, słuchajcie, do końca otworzyć. Ale póki co ją zamknijmy, bo chcę wam pokazać, że każdy z nas ma na swoim telefonie taki to licznik, który no pokazuje, ile jeszcze lodów zostało nam do końca. Po każdym zjedzonym nowym smaku lodów ekipy w dzisiejszym odcinku będziemy sobie po prostu jakby od tej liczby tego jednego loda odejmowali. No i dzięki temu na bieżąco będziemy sprawdzali, ile nam zostało. Mamy koło fortuny, które może nam trochę pomóc albo no trochę przeszkodzić. I nim będziemy kręcili chyba co godzinę, co? Bo tego nie powiedziałem, więc raz na godzinkę możemy takim kołem zakręcić. No ale co, chyba zaczynamy, nie? W takim razie czas start. Za godzinę, słuchajcie, robimy pierwsze losowanie. A póki co trzeba, słuchajcie, wziąć do siebie loda i ja biorę jabłkowego na początek. Generalnie, jak widzicie, jest 13:24, więc no do jutra do 13:24 mamy czas. I Natalia, jaka taktyka na dzisiejszy odcinek? Nie wiem. Jak nie wiesz? No jak możesz mieć taktykę w jedzeniu lodów? No ja mam na przykład. Moja taktyka widzę jest taka, żeby na początku jeść tych lodów jak najwięcej, tak żeby po prostu sprawdzić, ile będę w stanie, wiecie, zjeść, no jak będę speedrunował, bo potem, jak się pojawi koło fortuny, to no pewnie będzie trochę trudniej, znając moje szczęście. Więc zaczynamy sobie od tego i kurde, to jest przypał, bo to są XL, nie? Ale one są chyba tylko XL, ale chciałam powiedzieć, że te są fajne, bo je się fajnie gryzie, te jabłkowe. No. Bo są takie twarde. Ciekawe, czy pomarańczowe też takie będą. No nie wiem, zaczęliśmy od jabłkowych, bo one nam bardziej smakowały, nie? Jak testowaliśmy oba te nowe smaki, ale twarde są takie. Ja też ciekawe zastanawiam, jak będą nam te cukierki smakowały przy 30 lodzie, nie? Czy nie będą nas już denerwowały? Tak szczerze, Natalia, to ja myślę, że przy 30 lodzie to już nic nam nie będzie smakowało. Dobra, słuchajcie, Natalia już powoli kończy tego loda. Mi też już niewiele zostało, więc... Uwaga! Galiflonne. No dobra, słuchajcie, w takim razie odejmujemy tutaj po jednym lodzie. Zostało nam jeszcze tylko 41. Ja teraz dla odmiany wezmę sobie, o, tego pomarańczowego. On co prawda nam trochę gorzej smakował, ale jestem ciekaw, jak on będzie wchodził. Zobaczymy, czy wiecie, będę jadł go szybciej czy wolniej niż tego jabłkowego. O, i w sumie możemy spróbować zmierzyć czas. Dobra, uwaga! Mamy to, ale czekaj, się muszę posnąć. Dobra, przełknięty i jak widzicie, trwało to niecałe 2,5 minuty. Tylko 40 do końca, ale patrzcie, Natalia jeszcze stało, czyli zjadłem szybciej, Natalia, niż ty. Szybciej, no. Ale dobra, jak widzicie, do pierwszego losowania mamy jeszcze ponad 39 minut. A ja właśnie skończyłam drugiego loda, którego właśnie odejmuję. W takim razie trzeba przyspieszyć i... O, dobra, biorę pierwszego lepszego z brzegu, jest pomarańczowy, nie, Natalia pomarańczowy. Też pomarańczowego. Natalia, wyzywam cię na wyścig. Kto szybciej zje loda? Czas start. Ale będą zęby bolały. Oho. W ogóle sorry widzowie, że dzisiaj będziemy mówili, no wiecie, z pełną buzią, nie? Jak będziemy jedli te lody, ale no wiecie, jakbyśmy musieli czekać, aż przełkniemy i w ogóle to... To byśmy sobie zjeść za dużo czasu. No właśnie, to byśmy w te 24 godziny w ogóle nie zdążyli. A póki co, Natalia, wygrywam z tobą, co? Ja nie jest taki twardy. Wiem, wkręcałem cię. Ale jesteś! To dlatego, żebyś koło innego tego. Jak już widzowie, Natalia się skapnęła, to mogę wam powiedzieć, że te wchodzą dużo lepiej. Łatwiej gryzie. Tylko no, ale są mniej smaczne, nie? I to jest problem. Wygląda na to, Natalia, że to ja wygrywam wyścig, bo proszę bardzo,
jak wyczułem, ja już nie mam. Powiem wam, że póki co jest okej, okay, zjadłem 3 lody i totalnie jakby nie czuję ich, w sensie nie czuję się ani najedzony, ani nawet podjedzony, więc jest dobrze. I Natalia, jak tak dalej pójdzie, to ja kończę ten film jeszcze dzisiaj, przed północą. Dobra widzowie, mam tutaj kolejnego gagatka. Tak szczerze, Natalia, te jabłkowe mają jakąś bardziej strzelającą polewę chyba, nie? Kończone. Kurde. Bo zwróćcie uwagę, że już nawet, wiecie, po samym wyglądzie widać, że tego strzelającego cukru jest tu więcej. No słychać, nie? Że jest go całkiem sporo. Jaka to zależy, jak się trafisz, zobacz, ja na tym. O, ładny, mam bardzo dużo. Barwny, o. A na poprzednim pomarańczowym nie miałam prawie w ogóle, więc to chyba nie zależy od koloru, tylko jak się trafi. O, Natalia, coś słabiutko tutaj ci idzie. Ja widzowie, proszę bardzo, kończę już tego. Jak słabiutko, dobrze mi idzie. Ja już uwaga, odejmuję sobie kolejnego i zostało 38. Kurde, nie jest źle, powiem wam. Ale Natalia, musimy właśnie ustalić, kto losuje jako pierwszy, bo za chwilę losowanie. Kamień, papier, nożyce? Mam lepszy pomysł, Natalia, niż kamień, papier, nożyce. Partyjka w dobę, co ty na to? Dobra, i ja właśnie zjadam kolejnego, nie? Okej. Okay. Ja aktualnie mam jakieś pół loda przewagi nad tobą, Natalia, więc jest dobrze i... Jak chcesz, to mogę cię rozwalić, dobra. Rozwalcz mnie. Ale właśnie, ten kto przegra, ten losuje, czy jak? Tak. Uwaga, czas, tak. Błyskawica. Błyskawica. Dobre. Pańczyna. Duszek, woohoo! Duszek, wygrałem, let's go! To jest jakiś skam! Elegancko, Natalia w doble porobiona. Jestem w szoku, bo ja zawsze przegrywam na w doble. A dzisiaj, jak widzicie, no akurat się udało. Tylko znając życie, to koło ci pomoże pewnie przez to. Mam nadzieję. Bo właśnie, standardowo na kole są, słuchajcie, i utrudnienia, i ułatwienia. Więc to, że Natalia kręci pierwsza, wcale nie musi być złe, bo no może okazać się, że wiecie, koło fortuny daje coś dobrego. Kolejny lód zdrużony. Masz już prawie przewagę jednego loda. Dobrze, dobra, do pokolejnego. Dobra, ja sobie teraz dla odmiany wezmę ten jabłkowy, bo mimo tego, że no trochę trudniej się go je, to nie czuć w nim aż tak bardzo słodyczy. Nie, Natalia. Ja po dwóch już miałam dosyć, bo jest taki dziwny posmak po nim się robi, nie? Właśnie, a po tym, słuchajcie, aż tak bardzo tej słodkości nie czuć, więc do losowania spróbuję go zmęczyć, bo właśnie Natalia będzie kręciła za 7,5 minuty. No dobra, ostatni kawałek i zostało mi już tylko 37. Ja do losowania robię sobie przerwę, bo jest mi już trochę za słodko. Ja widzę, ale w takim razie kończę już tego loda. Proszę bardzo. Odejmuję kolejnego tak, żeby zostało 36. I do losowania też, no nie będę zaczynał już żadnego nowego. Oho, uwaga, koniec czasu i losujemy. Właściwie dalej to ty losujesz i no mam nadzieję, że będziesz miała tam, nie wiem, dolej sobie 3 lody albo coś takiego, bo dobra, uwaga, takie rzeczy są, ale kręć, uwaga. I co będzie? Uwaga, uwaga. Nie możesz gryźć, tak? Ale to Karol chodzi o całego loda, czy... No tak, całego loda, jak? Jak czekoladę mam bez gryzienia zjeść? No musisz poczekać, aż się rozpuści, wtedy nie? Możesz ten jeść dopiero. Widzowie, w takim razie odpalamy minutnik, za godzinę ja będę kręcił. Ale Natalia, życzę powodzenia w tej godzinie. Wiesz, zastanawiam się, czy chociaż zdążę zjeść 2 lody, ale... Ja się zastanawiam, czy zdążysz jednego zjeść. No to teraz biorę pomarańczowego, bo on jest bardziej miękki, może łatwiej pójdzie. Proszę nie zamykać, bo ja też tutaj muszę sobie coś wziąć. Ja widzowie, a też wezmę pomarańczowego, niech będzie. O, mamy tutaj gagatka. I w tej godzinie, poza tym, że koło fortuny utrudniło Natalii, to pomogło też mi, bo no, ja będę mógł zrobić sobie sporą przewagę, więc postaram się no zjeść tych lodów jak najwięcej. Dobra, Karol, ja chyba go muszę rozpuścić, bo to jest nie do zjedzenia. Ta czekolada tutaj od góry się stopiła, ale z tą jest taki problem, że nie mogę jej w żaden sposób rozpuścić. No dobra, widzowie, Natalia ma problem z tamtym, ja kończę uwaga. Dobra, mam już nowo i... Teoretycznie mam jedno pytanie. O? Bo ja nie mogę gryźć tego loda, tej czekolady. Mhm. A czy mogę sobie ją zdjąć z tego loda i ssać później w buzi do rozpuszczenia? Możesz chyba, no. Dobra, ja sobie odejmuję tego mojego. 35 środów ekipy do końca. Kurde, w sumie jeszcze trochę. Ale co tutaj się dzieje? Tutaj topi mi się czekolada, a raczej chyba prawie w ogóle nie topi, a ja w tym czasie jem loda samego, bo on się mega szybko topi, tylko za czekoladę jakoś tak opornie idzie. W ogóle widzowie, gdybyście zastanawialiście, skąd mamy tyle tych lodów ekipy, to są już w żabkach, więc jak jeszcze nie jedliście, a chcielibyście spróbować, to no, szukajcie właśnie po żabkach. Kurde, widzowie, muszę przyspieszyć, bo jak widzicie, Natalii idzie teraz no dużo szybciej, jak zjęła tą czekoladę. Bo ja już odkryłam pewien sposób, jak raz spojrzysz tego loda, to on się mega szybko topi. Kurde, Natalia, no zdecydowanie za dobrze ci to idzie, ale jeszcze czekolada, pamiętaj. Ty musisz ją rozpuszczyć sobie. Ale ona praktycznie w ogóle się nie stopiła. Ja prawie zdążyłam zjeść całego loda, a ona nadal jest w takiej formie jak była. Kolejny lód ekipy zaliczony. A ja w końcu mogę zacząć jeść tą czekoladę, bo jak widzicie, ona się roztopiła już. Bez gryzienia, Natalia, nie? Dalej, pamiętaj. Ciężko byłoby to ugryźć. No, trochę tak. Do losowania zostało nam jeszcze, jak widzicie, no ponad pół godziny. Ale stwierdziłem, że chwilę odpocznę, bo o ile nie mam problemu z miejscem, w sensie no nie czuję się najedzony, spokojnie jeszcze zmieszczę sporo tych lodów, myślę. To problem jest z tym, że czuję już taką słodycz w buzi, już mi nie smakują te
lody są takie aż cierpkie dla mnie. Więc zrobię sobie tak dosłownie 5 minut przerwy i spróbuję popić to właśnie wodą, bo przecież my możemy popijać. My nie pijemy w ogóle, bo to są wodne lody i nie chcę się pić przez to, ale to może być dobry sposób. O, ale czekajcie, bo Natalia zjadła i ile jeszcze? 36. Ale dziwnie smakuje woda po tym. Jest taka słodka jakaś. No muszę sobie, słuchajcie, to wypłukać, więc 5 minut przerwy, wypiję to i no zaraz lecimy dalej. Dobra, wypiłem całą butelkę wody tam, trochę jeszcze zostało, ale więcej już nie wchodzi, bo tak sobie uświadomiłem, że my w sumie jedząc te lody tak naprawdę je pijemy i bardziej niż najedzony po nich, to jestem jakby, wiecie, napity, dlatego że to są lody wodne, nie? I no to jest tak naprawdę, wiecie, woda, dlatego właśnie bardziej niż pić chce mi się jeść i dziwiłem się, że wiecie, no nie mogę się tym najeść, a no teraz w sumie ma to sens, nie? Że ja bardziej niż jem, to piję te lody. Musiałam czekać, aż będę mogła zjąć tą czekoladę, teraz powinno pójść trochę szybciej. Okej. Okay. To ja w takim razie wezmę sobie kolejnego loda i kurde, pomarańczowych jest już coraz mniej, ale w sumie nie chcę pomarańczowego, wezmę jabłkowego, bo no muszę trochę zmienić smak. By the way, Natalia, co to się wydarzyło? Co to za piramida jakaś tego loda? No taki trójkątny jakiś się zrobił. Widzowie, uwaga, w końcu kolejny zrobiony, ale powiem wam, że no coraz wolniej to idzie. Do końca zostały mi teraz 33 lody. Mi właśnie rozpuściła się ta czekolada, więc teraz ją jem. Nie można ich gryźć, nie? No właśnie, musisz to jakoś tak wargami przegryzać. Super, Natalia, ci idzie, ale kurde, ja nie mam już takiej dużej przewagi, bo ty ile będziesz miała po tym, jak to skończysz? Chyba 35, o ile się nie mylę. Kurde, to przyma, bo mi zostaje 33, więc widzowie, do mojego losowania muszę jeszcze jednego zjeść. O, ale proszę, żeby nie było cała czekolada wylizana palcami i nawet widać takie smugi po lizaniu. No i odejmujemy tego jednego loda i zostało mi jeszcze 35. Ja próbuję jeszcze zmęczyć tego jednego do losowania, żeby no mieć, wiecie, 32 do końca, ale powiem wam, że jakoś nie czuję już smaku tego. Pamiętajcie, widzowie, że co za dużo to niezdrowo. Nie jedźcie tyle co my, bo raz, że to niezdrowe, a dwa, że no to po prostu nie smakuje. Ale no rywalizacja to rywalizacja, nikt nie mówi, że będzie lekko, chociaż w sumie nie musimy tak szybko tego jeść, bo mam jeszcze tam za 22 godziny jakieś. Tak, ale chciałam powiedzieć, że z tym jest łatwiej niż na przykład ze słoikiem Milki. No to zdecydowanie. Bo to nie jest czekoladowe, no tak. Tak. Tutaj niby jest ta czekolada trochę, ale ona nie smakuje jak taka typowa czekolada mleczna, ale to tylko ma fajny posmak, i to bardziej pijesz niż jesz, nie? Tak! No dobra, niecałe półtorej minuty do końca, więc czas skończyć tego loda, ale no powiem wam, że już jest naprawdę coraz trudniej. Przydałby się jakiś trzeci, czwarty smak, nie? Po dwóch godzinach sytuacja wygląda tak, że mi zostały 32 lody, Natalii zostało 35 lodów. Ale czas teraz na moje zakręcenie, więc uwaga, kręcę i Natalia, będziesz chciała przyznać, co jest, bo ja nie widzę, a będzie... Ktoś może pomóc ci zjeść 3 lody. Natalia, pomożesz mi? Nie. Kurde, napisałbym do Filipa, naszego znajomego, tylko że on mieszka dosyć daleko. Mam chyba pewien pomysł, Natalia. A dobra, żeby nie było, odpalamy, słuchajcie, zegarek na godzinę. A ja w końcu mogę zacząć gryźć te lody. Jak inaczej, co? Szybciej. A ale w sumie, ja tak sobie teraz myślę, że tam było napisane, czekajcie, że ktoś może pomóc mi zjeść 3 lody. Może, ale nie musi tak naprawdę, nie? Chociaż kurde, no fajnie byłoby, wtedy miałbym od razu 3 mniej. Ale w sumie, Natalia, mogę jeść teraz też normalnie, czy nie? Nie ma tam, że nie mogę, więc idę po loda. Wziąłem jabłkowego i plan jest taki, że teoretycznie, Natalia, mogliby mi pomóc widzowie. Jakbyśmy podskoczyli do galerii, to wydaje mi się, że jest szansa, że spotkalibyśmy jakichś widzów i wtedy jakby, wiecie, podbili po zdjęcie czy coś, to mógłbym zapytać, czy no nie chcieliby mi pomóc i dałbym im po prostu 3 lody ekipy. Boję się tylko, że te lody przeżyją, zanim dojdziemy do galerii, chociaż są mocno zmrożone, więc chyba możemy spróbować. Dobra, my jesteśmy ubrani, jesteśmy jak idzie w kurtkach, bo zaraz wychodzimy w poszukiwaniu widzów, ale zanim to ja chcę jeszcze szybko dokończyć loda. Natalia, tobie jak idzie? O, jeszcze jest tyle. Ty będziesz raczej wziąć Natalię do samochodu tego loda, bo ja właśnie skończyłem. W takim razie odejmujemy tutaj kolejnego loda, już tylko 31 do końca, tylko by the way. W takim razie, słuchajcie, bierzemy 3 lody, bo mogę oddać komuś 3 lody, więc weźmiemy dla widzów 3 jabłkowe, bo one są w sumie lepsze i też ciężej się je, więc... Już wezmę sobie jednego na drogę. Ja też wezmę 4, bo 3 będą dla widzów, jeden będzie dla mnie, ale jedziemy do galerii i no mam nadzieję, że te lody przeżyją. No dobra, ja po drodze zjadam kolejnego loda, no i po jego odjęciu muszę już zjeść tylko 34. Nie no, widzowie, czemu takie korki, halo? Zostało mi już tylko 31 minut, żeby najpierw dojechać do galerii, a potem znaleźć jakiegoś widza, który no mógł mi pomóc, więc trzymajcie kciuki, żeby się udało. Dobra, dalej stoimy w korku, ale Natalia stwierdziła, że otworzy sobie loda i przy okazji... Tak, boję się, zanim dojedziemy i zanim wrócimy, to będzie będą... masakra. No właśnie, znaczy w jakim są stanie? Są zmrożone. Nie no, gituweczka. Nic mi się nie stało nawet. Dobra, to ja jem kolejnego. Ja czekam, widzę, bo ja kieruję. Zjem potem. Dobra, w końcu udało się dojechać. Zostało nam, jak widzicie, niecałe 19 minut do końca. Natalii zostało ile, Natalia? O, tyle loda, więc kurde, niestety trochę nadrobi, ale ja mam te 3 i idziemy szukać widzów. Widzowie, nie wierzę, Natalii spadł lód. Natalia, nie zobacz go. Nie jest zaliczony. Na szczęście od buta mi się nie odbił. Ja, no ale niestety. Jeśli go nie dokończysz, to nie jest zaliczony, wiesz o tym? No nie dokończę go z ziemi, no. No tak, z galerii to nie bardzo.
Dobra, słuchajcie, podeszliśmy pod maczkę, udało się znaleźć tutaj chłopaków. Dostaliście lody, żeby nie było, proszę bardzo. O, chłopaki mi pomogą wygrać, to pozdrowienia jakieś miały być, tak? Dla Michaela P. Dobra, okej, okay. Kogoś jeszcze, czy tyle? Michael P. Spasznego, chłopaki, trzymajcie się, dzięki za pomoc. Na razie. No i łatwo, Natalia, 13,5 minut do końca. Muszę odejść teraz te 3 lody, raz, dwa i 3. I zostaje mi jeszcze tylko 28. Ja robię, cały czas przeżywam tego loda, nie możemy go jakoś zaliczyć. Bo prawie cały zjedzony. Dobra, okej, zaliczymy ci. Dobrze, jest zaliczony. I tak to wygram, widzowie. No dobra, jesteście w samochodzie. Jeszcze raz dzięki wielkie chłopaki z podmaczka za pomoc w wygraniu odcinka. Mam nadzieję, że uda się wygrać. Kolejne losowanie za jakieś 10 minut, więc ja zjem sobie jeszcze tego jednego loda, bo... A może mi, bo za kierownicą nie powinno się jeść. No dokładnie, dlatego właśnie zanim ruszymy, to go zjem. Mamy to zaliczone. No dobra, uwaga, sekundę do końca i czas, Natalia, na twoje losowanie. No dobra, w takim razie uwaga, Natalia, losuję i zobaczmy, co będzie. A będzie, nie możesz jeść. W sensie lodów jeść, nie? Inne rzeczy możesz, Natalia, jak coś. Ale tak szczerze, nie wiem, czy się z tego cieszyć, czy smucić, bo jest mi już tak słodko, że nie mam ochoty na kolejne lody. Ale z kolei, no może jednego albo dwa bym wcisnęła. A, ja tu będę uciekał z przewagą. Uciekał. No może ja po prostu zrobię obiad w tym czasie. Dobra, minutnik na godzinę odpalony, potem o 17.33 ja losuję. Ale Karol, wiesz, że ty nie masz przy sobie lodów, a zanim dojedziemy, to już pewnie połowa tego czasu minie. No dobra, jesteśmy już w domu. Natalia skoczyła jeszcze szybko na zakupy, bo czegoś tam do obiadu nam brakowało, ale w tę stronę nie było jeszcze aż takich korków, więc to poszło nam szybciej i mamy jeszcze ponad 34 minuty. Więc trzeba jak najbardziej wykorzystać to, że Natalia nie może teraz jeść. I w sumie, jak tak patrzę, to słuchajcie, tych lodów nie, no jeszcze trochę jest, dobra. Myślałem, że jest mało, ale jeszcze całkiem sporo ich jest. Wziąłem sobie teraz tego pomarańczowego i czekajcie, ile mamy kalorii w ogóle? Smak pomarańczowy w 100 gramach ma 192 kilokalorie, ale sam lód ma mniej, bo waży, jak widzicie, 67 gram, więc musimy szybko policzyć. Dobra, policzone i wychodzi na to, że jeden taki sorbet ma, jak widzicie, 128 kilokalorii. Dobra, jak widzicie, Natalia wróciła z zakupami i Natalia, nie żeby coś, ale kończę kolejnego. Ile zjadłeś, jak mnie nie było? Tylko tego jednego, bo byłem jeszcze śmieci wrzucić. Bardzo mi przykro z tego powodu. Spokojnie. W takim razie cyk, odejmujemy kolejnego loda, do końca jeszcze 26. Jak słyszycie, w tle robi się już obiad, więc w końcu zjemy coś słonego, ale zanim on będzie, to muszę chyba wziąć jakąś słoną przekąskę, bo mam dosyć tego słodkiego. Dobra, trochę podjadłem, więc możemy to odłożyć i otworzyłem sobie kolejnego jabłkowego loda i co ciekawe, jabłkowy smak ma 7 kilokalorii na 100 gramów mniej, więc no teoretycznie powinien troszkę lepiej wchodzić. No ale słuchajcie, została mi końcówka. Zostało też prawie 11 minut do losowania i nie wiem, czy to nie będzie ostatni lód przed obiadem, bo no kurde, mam ochotę na coś słonego. Muszę zjeść coś, tak wiecie, porządnie słonego, żeby mieć miejsce na kolejne. No, ale ten zaliczony. Dobra, odjadek gotowy. Jest coś takiego, zobaczymy zaraz jak smakuje, ale do kolejnego losowania zostało niecałe 4 minuty, więc no najpierw sobie szybko zjemy, a potem dopiero będziemy losowali. No ale słuchajcie, obiad zjedzony. Powiem wam, że czuję się jak nowonarodzony, ale jest 18 już, więc trzeba wracać, Natalia, do działania, do jedzenia lodów. A więc uwagę, zakręciłem już, Natalia, i sprawdźmy, co będzie. Dodaj sobie jednego loda. Dodajemy i zostało mi jeszcze 27. Ale Natalia zostało na przykład 33, więc nadal mamy sporą przewagę. Biorę w takim razie pomarańczowego, bo kurde, coraz mniej ich. Po obiadku wchodzi jak złoto i idziemy dokończyć film na YouTubie. W takim czasie to już w ogóle. Więc no, obejrzymy sobie ten filmik i pewnie w międzyczasie to zjemy. Dobra, widzowie, mamy dom. Kurde, ale nie puściłem tego czasu. Ja pierdziłem, dobra, to puszczę na ile? 50 minut, nie? Gdzieś 10 minęło. Dobra, czas już leci i... No w sumie szybko, widzowie, wróciliśmy do tego, co było przed chwilą. W sumie, jak tak teraz sobie myślę, widzowie, to my tracimy trochę czas, bo jemy ciągle po jednym lodzie, a no w sumie nie damy rady na przykład dwóch na raz jeść. Dobra, uwaga, mamy już otwarte dwa lody i teraz... Kurde, czekajcie. To się nie uda, Karol. Ja w ogóle tego nie komentuję. Chciałabym tylko powiedzieć, że zjadłam. Okej. O kurde. Dobra, widzowie, to chyba nie jest najlepszy pomysł, bo jest mi mega zimno w buzi i no jest spore ryzyko, że zaraz ubrudzę kanapę. Nie masz wrażenia, że te pomarańczowe się bardzo zmroziły? No właśnie jakoś tak. Zobacz. Nie, w naszym zamrażalniku się takie twarde zrobiły. Ja przełączyłam zamrażalnik na ostatnim filmie. A wy go dopiero zobaczycie, to weź go przestaw, jak żeby jest ten. Mniej rzeczy, to ona bez kitu, on bardziej mrozi. Weź to przestaw, bo to. Tylko się ja mówię, co mi tak zęby bolą od gryzienia. Ale to jest zimne. Kurde, widzowie, jakiegoś włosa podniosłem razem z czekoladą ziemi, czekajcie. Dobra, jeden poszedł. O,
kosz, kurde, cała czekolada mi spadła. Dobra, w międzyczasie jak Karol sprząta tutaj swój bałagan, kurde, to ja chciałam powiedzieć, że kończę kolejnego loda. Po odjęciu tego loda zostało mi jeszcze 31, czyli już 10 za mną. No, ponad. Jak się rozpuścił trochę, to już jest lepiej. Tych nawet czekolady się nie da rozgryźć. No, jest masakra. Mamy to, kolejny zaliczony i ciepłe, takie lekko rozpuszczone wchodzą idealnie. W sumie widzowie, jak sobie pomyślałem, że skoro takie lekko rozpuszczone wchodzą idealnie, to może jakbym rozpuścił w ogóle loda i spróbował go wypić, to wchodziłby dużo łatwiej niż, wiecie, no jak muszę go gryźć. Do losowania w sumie mamy jeszcze ponad 24 minuty, więc do średniego garnka nalałem, słuchajcie, ciepłą wodę. Mniej więcej tyle. Teraz odpalamy, żeby o, trochę się to podgrzewało. Na to dajemy, o, proszę bardzo, taki oto mniejszy garnek i... I ja właśnie kończę kolejnego loda. Akurat nie o to chodziło, tylko chodziło o to, że... A, wsadzam tej loda, ale wiecie co, muszę go pogryźć, bo tak jak widzicie, no niestety się nie mieści. No dobra, napój chyba gotowy, wszystko się rozpuściło, ale kurde, powiem wam, że jak to będzie łatwe do picia, to coś czuję, że mamy wygraną. Uwaga, w takim razie cyk, przelewamy. O, widzieliście to, jak było blisko? Ja pierdzielę. Nie róbcie nigdy tego jedną ręką. Musimy pożegnać, aż to wystygnie, bo to jest teraz mega gorące. Absolutnie nie można tego pić i... Kurde, powiem wam, że to może być mega dobry sposób. Karol, ty tam przygasz jakiś sposobów i zajęło ci to tyle czasu, że ja zadam kolejnego loda i zostało mi już tylko 29. Dobra, jak widzicie, wystawiłem to na balkon, żeby sobie stygło. Ale do losowania się trochę, więc jeszcze jednego jabłkowego spróbuję zmęczyć. Niestety, do losowania, jak widzicie, została już tylko minuta i 10 sekund, więc do tego loda nie dam rady dokończyć przed losowaniem, ale nasz napój powinien już być tak, schłodzony i uwaga. No i zobaczymy, co tam wykombinowałeś. Oho, koniec czasu. To legitnie smakuje jak jabłkowy kisiel. Ja jestem totalnie w szoku, bo jak widzieliście, zamiast męczyć się z lodem 10 minut, ja to jestem w stanie wypić w, no nie wiem, 15 sekund. Więc coś czuję, że widzowie, kończymy to jeszcze dzisiaj. Ale dobra, Natalia, losujemy szybko, bo ja tu jestem już podekscytowany tym, że za 2 godziny z tobą wygram. I co jest? Odejmij sobie 2 lody! 27. Ej, ale już tylko tyle mi zostało i będę miał 26. No dobra, a mi tyle i będę miał 22. Ale uwaga, bierzemy tak, 2, 4, 6. Dobra, 8 lodów jabłkowych. Tam jeszcze jest jakiś, także nie wziąłem wszystkich. Teraz jak widzicie, musimy wrzucić wszystkie do garnka. O, mniej więcej w taki sposób i no poczekaj, aż się roztopią. No dobra, pozbyłem się ze środka wszystkich patyczków. Tak to wygląda, jeszcze musi się rozpuścić, ale kurde, to będzie tak słodkie, że ja nie wiem, czy ja dam radę to wypić. Okej, udało się przelać, jak widzicie, no w garnku już praktycznie nic nie zostało i wyszło tego całkiem sporo, bo mamy tutaj taką, no, miskę do zupy. No dobra, moja zupa z lodów ekipy wystawiona jest już na balkonie, więc czekamy teraz, aż się schłodzi. No dobra, widzowie, mój napój Szreka, bo tak to trochę wygląda, jest już gotowy i uwaga, jest dosłownie jabłkowy kisiel. Ej, jestem w szoku tej konsystencji, to jakby zastyga. Jest no, no tak, no to jest kisielowate takie trochę. Trochę rzadsze może niż kisiel, ale... Ej, bez kitu to smakuje jak kisiel, tylko bardziej słodki. Kurde, prawdę mówiąc, myślałem, że trochę lepiej będzie to wchodziło. Mam taki dziwny posmak w gardle, jak to teraz połknąłem te kilka, wiecie, łyków, bo czuję taki jakby kwasek tam. Pewnie nie powinno się jeść tego aż tyle, ale do losowania zostało jeszcze niecałe 15 minut, więc no spróbuję tu trochę pomęczyć i zobaczymy, ile zajdzie. Dobra, słuchajcie, mały update sytuacyjny. Do losowania została minuta. Natalia w międzyczasie, o, zmęczyła tutaj jeszcze jednego loda i teraz ile masz, Natalia? 23. Mhm. Jak 23? W sumie, ja mam tutaj 22 i dlatego się przestraszyłem, ale przecież 8 lodów jest tutaj. Zjadłem, myślę, gdzieś tak połowę, więc pewnie z 4 już mógłbym odjąć, ale poczekam, aż zjem całe, wtedy odejmę 8, ale powiem wam, o, właśnie, że dzwoni minutnik i że ten mój pomysł z typianiem wcale nie jest taki dobry, bo to jest tak słodkie, że no naprawdę bardzo trudno się to pije i chyba wolę jednak jeść normalnie te lody. Wiem, że tak będzie. Uwaga, losujemy teraz i zobaczmy, co będzie. A jest... Oddaj 3 lody przeciwnikowi. Odejmuję sobie 1, 2, 3. Zostaje mi 19 i jak zjem tą to zupę ekipy, to zostanie mi już tylko 11, więc plan na tą godzinę jest taki, żeby to skończyć i no po tym jeszcze trochę zjemy, ale kurde, chyba do końca dzisiejszego dnia no nie zdążę wygrać. No tak, dodałaś sobie? Dodałam, mam teraz 26 lodów. No ja wracam do mojej zupki i no mam nadzieję, że zaraz odejmę te 8 lodów. Jak widzicie, no zostało tego już niewiele, ale serio, muszę zrobić przerwę, bo no to jest za słodkie, nie da się i... No właśnie dlatego też widzieliście pewnie, że popijam wodą, bo próbowałem to rozcieńczyć, tak żeby wiecie, to aż tak słodkie nie było i żeby lepiej wchodziło i... No faktycznie, było trochę lepiej, ale no nie dam rady tego teraz męczyć. Ja za to kończę tego loda i też robię sobie chwilę przerwy, bo jest mi już po prostu za słodko. No dobra, jak widzicie, minęło trochę czasu, zaraz kolejne losowanie. Ale no ani ja, ani Natalia nie mieliśmy już siły, żeby cokolwiek jeść, więc... No teraz ty losujesz, nie? Tak, teraz ja, no. Mi się język.
plącze, już jestem taki zmęczony od tego cukru. No dobra, w takim razie uwaga, Natalia zakręciła i co będzie? Jedz tylko smak jabłkowy. Dobra, słuchajcie, Natalia poszła tam szukać, ja już odpaliłem czas. O nie, z tego co widzę, to już zostały tylko dwa jabłkowe, a reszta to jest pomarańczowych. Zobacz, ile zostało już, patrz. Trzy łyżeczki, tego nie będzie, nie? I wtedy minus 8? No tak, dwa. Dobra, trochę więcej, Jezu, jakie to jest słodkie. Zaliczone, minus 8, nie? W takim razie, widzowie, odejmujemy 8 lodów. Jezu, jaki to jest piękny widok i uwaga, zostaje 11. Widzowie, tak się cieszę, to zmęczyłem. Ja byłem pewien, Natalia, że ja tym sposobem wygram, ale cofam to, ja już nie robię żadnego rozpuszczania lodów, bo to jest za słodkie. Natalia, widzę, że u ciebie tylko czekolada już wchodzi, czy to? Bo ona jeszcze mi najbardziej smakuje. Mamy to, gratulacje. Jesz jeszcze czy nie? Nie mogę. A no nie możesz, właśnie, ty już nie masz czego jeść, to czekamy do losowania. No dobra, widzowie, doczekaliśmy się, oglądaliśmy sobie YouTube'kę i jak widzicie, czas na kolejne losowanie. Dobra, to czas na moje ostatnie losowanie, bo Natalia dzisiaj zaczynała, więc ja dzisiaj skończę. No jutro rano pewnie będziemy lecieli dalej, więc zobaczymy jak to wyjdzie, ale uwaga, losuję i zobaczmy co będzie. Możesz jeść tylko rozpuszczony. Serio? Nie, dobra, widzowie, na bank, ja już nie jem dzisiaj rozpuszczonego, to jest, że mogę jeść, więc nie muszę. Natalia, ja odpuszczam i jak dla mnie to możemy kończyć dzisiaj, bo ja już nic nie zjem. Ja też już dzisiaj nic nie chcę jeść, bo już się tak zasłodziłam, że mam dosyć, a nie chcę się zmuszać na siłę, nie? No ale masz szansę mnie dogonić teraz, jesteś pewna? Jestem pewna. No dobra, to widzowie, w takim razie widzimy się rano. Dobra, widzowie, mieliśmy zobaczyć się dopiero rano, ale no pojawiły się pewne komplikacje. Generalnie jest, jak widzicie, 1:40 i tak no od dobrej godziny próbujemy zasnąć, ale no Natalia niestety czuje się nie najlepiej. No zobaczymy, ile dzisiaj posiedzimy. Mam nadzieję, że uda się zasnąć, mam nadzieję, że o jutro rano uda się to wszystko dograć, ale no widzimy się rano i zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Dobra, słuchajcie, jest 3:44, ja przed sekundą stałem. Posłuchajcie, Natalia znowu jest w toalecie i no niestety wymiotowała, po prostu stanęło na żołądku pewnie to, co dzisiaj jedliśmy przed się te lody, no zdecydowanie przesadziliśmy z ich ilością, więc myślę, że spoko, że żyje. Nie no, słyszę, że żyje, teraz powinno być ci trochę lepiej, jak ci tam, wiesz, stanęło i się tego pozbyłaś, to powinno być git. Ale dobra, widzowie, odkładam kamerę i widzimy się rano. No dobra, witamy się z wami rano. Natalia tutaj, o, co prawda jeszcze nie czuję się najlepiej, ale już jest lepiej niż w nocy, nie? Noc nie była najłatwiejsza, szczególnie dla Natalii, bo ja tylko, wiecie, czuwałem przy niej, budziłem się co chwilę, ale przesadziliśmy zdecydowanie z ilością. Jedliśmy tyle słoików, nie? I wszystko zawsze było okej, okay, nigdy nie mieliśmy problemu z brzuchem. No dzisiaj jakoś tak pechowo, nie wiem, czy ten lód ci się gdzieś, wiesz, zatrzymał, czy coś, no... No coś poszło nie tak. Tutaj no zdecydowanie przegięliśmy pałkę, chociaż no mi nic nie jest. Natalię poskładało troszkę i z racji tego, widzowie, że no Natalia jest, powiedzmy, kontuzjowana, to nie ma sensu nagrywać dalej tego filmu, bo ja co prawda mógłbym jeszcze próbować jeść te lody, ale no tak naprawdę, wiecie, nawet jeśli bym wygrał, to co to za wygrana? Więc oboje, widzowie, przegrywamy solidarnie. Ale solidarnie zjedliśmy 40 lodów razem. Chyba. Jakby zliczyć razem, to pewnie byśmy ten challenge zaliczyli, ale tak jak mówię, zdrowie najważniejsze, nie ma co, wiecie, niepotrzebnie tutaj przeginać pałki, bo no wczoraj i tak już zjedliśmy ich za dużo, więc mam nadzieję, że nam to wybaczycie. No pierwszy raz jest tak, że coś nas poskładało, ale no zdarza się, pierwszy tak mogło być ze wszystkim. Przy tylu filmach, no. Trzecie lajka, żeby Natalia już szybciutko tutaj się wykurowała, chociaż już jest dobrze, bo tutaj znam jeszcze parę godzin i będzie po wszystkim. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i jedzcie lody ekipy, ale no może nie w takich ilościach jak my.